Nie mylą tu albo nie, bo muszę psy najpierw stąd wywalić. Słyszycie, bo się bawią. Dobra. Let's go to the party. Dobra, zaczynamy room tour. Na pierwsze co mam w pokoju to jest bramka przeciwko mimikowi. Tutaj są drzwi, które są aktualnie otwarte. Tak, mój obrazek ja. Na ścianach mam kolor miętowy z pudrowo różowym, ale nie chciało mi się rozstawiać lampy, więc może... Tutaj mamy drzwi, które mają deskę, czarną szybę, mleczną szybę i tak dalej po kolei różnie. Tak, tam Fredek łazi. Dalej mamy tutaj kącik z moimi ciuchami. A wy wiecie w ogóle, który raz nagrywam room tour, już razy piąty raz, ale nigdy mi nie wychodziło tak, jak mi się podoba, więc teraz nagrywam po swojemu, tak jak wyjdzie, tak będzie po prostu, tylko chyba Fredka wywalę, wygonię go z pokoju, bo mi lata i mnie wnerwia. Więc mamy tutaj kącik z moimi ciuchami i wieszaki są z Allegro, mam tutaj różne ciuchy. Następnie tutaj mam na dole kubetę kota, bo wiadomo, kot ze mną mieszka. I tutaj mam kącik, o którym robiłam filmik, więc tak szybko wam opowiem. Wszystkie meble, które mam w pokoju są z Allegro. Ogólnie są to stare meble ze starego pokoju, ale rodzice stwierdzili, że nie będą mi na razie kupować mebli nowych, bo są sprawne i w dobrym stanie są, więc na razie będą mi te służyły. Może kiedyś się to zmieni. Na razie dalej nie mam i mi się sprawdzają. Tutaj nie będę wam się rozgadywała o tych półkach, bo już mówiłam o tym, tylko powiem, że tutaj są, tutaj jest wszelka bielizna. Na dole, na podłodze mam deski, czy jak to się nazywa, nie wiem, nie pamiętam, ale nie mam tutaj żadnego dywanu, niestety miałam, ale to się popsuł. Jej, następnie mam tutaj tak bębenek, pudełko, które w wakacje było mi potrzebne, bo się bawiłam z kuzynką w Coolphoto, tak polecam Coolphoto. I moje buty, których nie wyniosłam, ale nieważne. To pudełko jest naprawdę poduszkiem. Następnie na lewo od drzwi, na lewo, bo wtedy myśmy na prawo, na lewo od drzwi mam śmietnik, kontakt, miskę z wodą dla psów oraz zabawki Jolaka, ale on się słabo nimi bawi. I tutaj mam, jak to powiedzieć, taki kocyk, materac dla psów, bo jak nie mam dywanu, to Tola właśnie smyskacze na to i nic się nie staje, łapy się nie rozjeżdżają. A tutaj właśnie leży sobie Holly. Witamy Holly. Ona uwielbia u mnie spać, bo ma spokój i ciszę. I tutaj mam szafkę nocną, w której mam różne pierdoły. Tutaj są AGD, wszystkie moje sprzęty do nagrywania, ładowarki i inne takie. A tutaj mam książki i różne pierdoły, nie będę się o tym rozgadywała. I następnie przejdźmy do mojego łóżka. Tak, moja lampa. Pamiętamy lampę, którą przestałam. Wiecie, że ja ten room tour nagrywam normalny dzień i tak wygląda na co dzień mój pokój. Trochę stryfu jest, ale pomijmy to. I tutaj mam łóżko, na którym zawsze śpią jakieś psy. Czy to Tola, czy to Tiza, czy Fredek, czy Holly, czy Cinda. Nieważne, zawsze któryś pies tutaj śpi. I łóżko, jak już mówiłam, jak wszystkie meble są z Allegro. Kocyk kupiłam w wymrówce. Poszewkę nie mam pojęcia skąd jest. Ta poduszka chyba jest z Biedronki. No, a na dole trzymam różne kołdy, tam też jest legowisko psów, a tutaj trzymam różne pudełka czy kartony po różnych rzeczach, więc no. Na górze mam tutaj moją mamkę z Disneyem, bo nie wiedziałam co dać do tej mamki, więc na razie zrobiłam ją z Disneyem. Tutaj są dwa moje zdjęcia i przejdźmy teraz do kącika z moim biurkiem. Przejdźmy do kącika z biurkiem. Tutaj mam mój Week Planner z Pepco, które mi pomaga po prostu w organizacji. Tutaj miałam jeszcze nawet apel napisany, ale to będzie ważne. Na dole mam tutaj właśnie stolik, czy jak to tam nazwać, pufę, nie wiem, na której leżą moje wszystkie misie, a może prawie wszystkie, bo sami, ale nieważne. No, tu i dalej mamy moje biurko. Tak wygląda moje biurko na co dzień, krzesło jest z Allegro, biurko tak samo. I dalej mam dwa zdjęcia, ale wam ich nie pokazuję, bo może ktoś nie chce po prostu mieć na nim. Jedno jest z moim kolegą, z którym robiłam filmik. I tutaj mam moją pracę na artystyczne zajęcie, którą mi kot popsuł tutaj. Proszę bardzo, nieważne. Dalej mam tutaj też moje zdjęcie, ja mogę wam pokazać w sumie, bo to jestem ja. Proszę, ja ze ślubu mojej cioci.
jakieś tutaj kredki, długopisy, ołówki i wszystko inne. Jakaś świeczka, którą dostałam kiedyś na święta. I tutaj mam książki, które, z których aktualnie się uczyłam i w ogóle. Tutaj jest już pięcień, bo są różne kartki, bloki techniczne i inne takie rzeczy na zajęcia artystyczne. Czy teraz jak my to mamy plastykę i gdy odsuniemy moje krzesełko, mamy tutaj półeczkę z różnymi rzeczami. Tutaj są książki stare z poprzedniego roku i zapasowe zeszyty, tak, trochę mi się rozwaliło. Tutaj są zdjęcia klasowe, pudełko z różnymi kartkami i jakieś gazety stare i nie poukładałam tego, ale no cóż, tak to bywa w życiu. Teraz przejdźmy do tej szafki. Tutaj jest szafka związana z szkołą, ale nie tylko, bo mam też tutaj stary telefon, bo w ogóle nie wiem, po co go ostatnio namalowałam. Znaczy namalowałam, naładowałam. Ale dobra, nieważne. I mam tutaj tak, tutaj jest pojemnik, który kupiłam w Castoramie. I tutaj mam już dodatkowe rzeczy do szkoły na zapas. Tutaj jest kolejny, który kupiłam w Lisku. I tutaj są też różne rzeczy do szkoły. Tutaj piórnik z różnymi też rzeczami. I tutaj proszę bardzo, mam jakąś okładkę na książki, ale w ogóle jej nie użyłam, więc nie wiem po co mi. A piórnik ten kupiłam w górach, jak byłam gdzieś tam przed stokiem, znalazłam, który mi się spodobał. Dalej idąc, mam tutaj plan lekcji oraz moje książki, ale góry wam nie pokazuję, bo tam jest moje zdjęcie klasowe, ale nie pokazuję wam. I tutaj zawsze leży mój jakiś kalendarz czy coś takiego. No, więc tak wygląda. To są różne książki. I tutaj mam nawet książkę Ewy Grzelakowskiej Kostoglu, czyli Red Lipstick Monster, którą uwielbiam. I schodzimy poziom niżej. Mam nadzieję, że mam poukładane w miarę. Uwaga, uwaga, prawie mam poukładane. Więc tutaj mam tak, jedzenie kota i książki do szkoły, a niżej mam różne książki, których nie miałam gdzie włożyć, więc tak. Tutaj są i jakiś stary. Dalej miska z jedzeniem kota, jakiś tutaj mamy krzaczek, dobrze, że go Jolek jeszcze nie zwalił, i zegar. Następnie tutaj idąc mam, tutaj trzymam moje statywy i lampy do nagrywania, a tutaj mam półeczki, na których docelowo miały być książki, ale niestety jak położę książki, to półka robi, przechyla się, więc książki tu nie pasują, ale mam roślinki, a niżej moje torebki i wszystko inne, gdzie nie miałam ich po prostu gdzie włożyć, więc torebki i wszystko niepoukładane, polecam. Tak, i tak wygląda mój pokój właśnie na co dzień. Nie zawsze mam wszystko dokładnie poukładane, ale tak wygląda pokój na co dzień. Jak youtuberki robią tury, to zawsze mają posprzątane idealnie na błysk. Wszystko, milimetr wszystkiego poukładane i wszystko, a ja nie mam, bo tak akurat wygląda mój na co dzień pokój. Staram się utrzymywać jak największą czystość, ale nie zawsze mi to wychodzi. Czasami mam bardziej syf, czasami mniej. Ale zawsze staram się sprzątać, bo nie lubię syfu. No. I dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, remont pokoju miałam rok temu, a on to nagrywam dopiero teraz. I on będzie chyba za 2-3 tygodnie dopiero. No, dobra, nieważne, pa.